Zacznijmy znowu może od makroekonomii, bo tak naprawdę makroekonomia decyduje o tym, co się dzieje na rynkach finansowych i poszczególnych klasach aktywów. Tu się nie zmieniło nic w stosunku do ostatniego kwartału. Cały czas widzimy dobre perspektywy gospodarek. Wprawdzie gospodarka amerykańska w pierwszym kwartale była trochę słabsza, ale to wynikało z warunków klimatycznych. Była ostra zima i rzeczywiście było trochę słabiej, ale historycznie po takim słabszym kwartale zwykle gospodarka się bardzo mocno odradzała. Także jeśli spojrzymy na Stany, na Europę, również na Polskę, to perspektywy makro są całkiem przyzwoite. Myślę, że będziemy mieli do czynienia i w Stanach ze wzrostem ponad 3%, czy około 3%. W Polsce również te prognozy są podnoszone nawet do 3,5% w tym roku. Europa jest trochę słabsza, ale jest trochę w innym momencie cyklu gospodarczego i wydaje się, że powinna również sobie nie najgorzej radzić. Także makroekonomicznie nie jest źle. Jeśli chodzi o działania banków centralnych, które są takim ważnym czynnikiem wspierającym, to również ta sytuacja nie uległa jakiemuś istotnemu pogorszeniu. W Stanach mamy wprawdzie do czynienia z ograniczaniem drukowania, czy ograniczaniem wspierania gospodarki przez Bank Amerykański, przez Fed, ale ten proces dopiero się rozpoczął i jeszcze będzie trwał do końca roku. I cały czas trzeba zakładać, że około 450 miliardów dolarów Bank Amerykański dostarczy gospodarce amerykańskiej, czyli wspomoże działanie tej gospodarki. Oprócz tego pamiętajmy, że stopy procentowe, które są na historycznie najniższym poziomie, pozostaną na takim niskim poziomie prawdopodobnie do połowy przyszłego roku, a może trochę dłużej. Jeśli chodzi o Europę z kolei, to tutaj Bank Europejski myśli o jakichś nowych działaniach, żeby wesprzeć gospodarkę europejską. Będzie albo to forma jakiegoś luzowania ilościowego, czyli podobnego procesu, jaki był w Stanach Zjednoczonych, albo ewentualnie myślę o negatywnych stopach procentowych, czyli jeszcze większym zachęceniu banków do pożyczania pieniędzy gospodarce. Czyli tutaj też powinno być wspieranie Europejskiego Banku Centralnego Gospodarki Europejskiej. W Polsce nie mamy wprawdzie luzowania ilościowego, ale mamy niskie stopy procentowe i one prawdopodobnie, zgodnie z ostatnimi sygnałami wypuszczonymi przez Radę Polityki Pieniężnej, pozostaną na tym niskim poziomie do końca tego roku, a być może nawet do połowy przyszłego roku. Także tutaj to wspomaganie gospodarek w dalszym ciągu jest. Można wspomnieć jeszcze o Banku Anglii, czy szczególnie Banku Japonii, które również myślą o tym, żeby gospodarki wspomagać. Także makroekonomicznie to wygląda nie najgorzej. Miejmy nadzieję, że to się przełoży na wzrosty zysków spółek, a to z kolei na atrakcyjniejsze wyceny i na to, że akcje mogą znowu pozostać atrakcyjną klasą aktywów. Przechodząc do klas aktywów, właśnie wydaje się, że akcje powinny być tą klasą aktywów. Cały czas to wierzymy. Wierzymy, że one przyniosą i w tym roku, i być może w przyszłym roku ciekawe stopy zwrotu. Także tutaj się nasze przewidywania nie zmieniły. Jeśli chodzi o część dłużną, to znowu się nie zmieniło. Wydaje się, że obligacje korporacyjne, szczególnie polskie obligacje korporacyjne, mogą być taką ciekawą klasą aktywów. Myślę, że możemy spodziewać się stopy zwrotu rzędu 4-5%, może nawet 5,5%. Czy to dla inwestorów myślę, że powinno być atrakcyjne w stosunku do bardzo niskich stóp depozytów bankowych. Czyli te dwie klasy aktywów, akcje plus obligacje korporacyjne. Dodatkowo myślę, że tak jak wspominałem, dla dywersyfikacji i dla takich perspektyw rynku surowców, jeśli będziemy mieli wzrost gospodarczy, to z czasem również ten popyt będzie coraz silniejszy na surowce, na metale przemysłowe i na surowce energetyczne. Dlatego 10% aktywów w dalszym ciągu myślałbym, że warto zainwestować w surowce, rynki surowcowe, czy to będą ETF-y, czy fundusze surowcowe. I może z czasem ten udział powinien być zwiększony, ale na dzień dzisiejszy akcje, obligacje i rynki surowcowe to są trzy klasy aktywów, które moim zdaniem będą ciekawe.